też muszę być na to gotowa po prostu. Mhm. I myślę, że przyjdzie ten dzień, że w końcu też zaśpiewam coś mocniejszego, coś związanego też z moimi poglądami, które mam coraz bardziej silnie gdzieś w sobie ugruntowane. I nawet miałam jedną piosenkę Kobiety, która była... musisz mi po prostu trzymać. Będę trzymał tę nogę. Jezu, Prada, mam w ręku $1 000 000. Tylko? Jezus Maria, powiedziałem o budu. Jezu, jaka to jest bezczelna baba. Zobacz. Westwood, nie wiem jak ma na imię ta pani. Najnowsza kolekcja z Lumpeksu. Vivien? Vivien, tak. Ona czy on? Szacun. Szacun, nie no. Co? Ona. Ona. Miałaś piosenkę o tytule o kobietach. Kobiety. I to w ogóle najlepsze jest to, że ja ją napisałam wraz z Arkiem Kłusowskim, zanim były strajki, więc ona bardzo by pasowała, ale w końcu jakoś tak ze względów bardziej też estetyczno-muzycznych zrezygnowałam z niej. Poza tym bałam się, że jest zbyt taka krzykliwa. Ja też nie lubię skrajności. Więc myślę, że przyjdzie ten moment, że... Ale co w kraju, w którym władza lubi skrajności, ta władza ma jeszcze zrobić, żeby twoje pokolenie... Ale przecież ja się wypowiadam na temat... Ja wiem, ale zabierało głos odnośnie waszej przyszłości, bo wiesz, ja cię nie będę pytał, co będziesz robiła, gdy będziesz miała 40 lat, bo ja wiem, co ja będę robił. Słuchaj, druga... Będę odpoczywał. Chodzi mi o to, że to wy jesteście dzisiaj gospodarzami. Druga płyta już jest w drodze, w sensie już ją tworzę. Tak, siedzę w studiu, już mam bardzo dużo materiału. I, będzie więcej... Bo to jest chyba ważne. Też na podstawie tego, co ja przeżyłam, a przeżyłam dosyć sporo takich... kontrowersyjnych wydarzeń, o których nigdy nie mówiłam w mediach. Mianowicie. Bo no, przeżyłam na przykład sytuację, powiedzmy, można byłoby ją podłączyć pod mitu na planie. Bardzo grubą sytuację. Czyli molestowanie? Czy mobbing tak już seksualny naprawdę? Mitu. Trochę to i to, tak. Na planie w Polsce. Natomiast przez to, że mam dosyć mocną osobowość, ja sobie z tym poradziłam, co nie? Dlatego też... Zostawiam to dla siebie, bo nie chcę być znana ze skandali, bo zupełnie mi nie jest to potrzebne. Mam o czym opowiadać, mam co robić. Natomiast przeżyłam parę takich rzeczy i nie chcę o nich mówić właśnie wprost, tylko myślę, że powiem o nich... W metaforze. W metaforze właśnie poprzez muzykę, która jest idealnym narzędziem do mówienia o ważnych rzeczach. Pierwsza płyta była bardziej pokazaniem, hej, kim jestem, co przeżyłam tak bardziej prywatnie. To jest płyta, w której zamykam pewien etap emocji dawnych, które nosiłam wiele lat w sobie, bo jak wiesz, płyta powstawała wiele lat. Tak, ta płyta powstawała, moim zdaniem, to gdzieś na 8 urodzinach zaczęłaś o niej myśleć. Obiecywałam ci, pamiętam, że przyjdę do ciebie z płytą, tak, ale dopiero teraz... Ty nagrywałaś, jak myśmy wtedy siedzieli na plaży, singla. Tak. Czy ten singiel się ukazał? To było naprawdę dawno. Ale wolę przemyślane koncepty niż no takie... No właśnie. I dlatego też chciałam, żeby to troszkę... żebym była po prostu w 100% zadowolona z tej płyty, choć i tak jestem w 75%. A to dobrze. Nie ma nic gorszego jak niż takie... Niż być zadowolona. Zajebiste. Tak, jestem zajebiste. To mi też powiedziała Maria Pakulnis kiedyś po spektaklu, że bardzo dobrze, że nie jesteś zadowolona z tego, jak zagrałaś dzisiaj, bo gdybyś była w 100% zadowolona, to byś już się zatrzymała w miejscu i byś się nie rozwijała. I jestem totalnie tego zdania. Jako starszy kolega mogę ci powiedzieć, że tylko niezadowolenie z siebie jest nie neurotyczne, tylko takie warsztatowe, zawodowe, emocjonalne, jest najlepszym napędem.